Dobra, ludzie, wchodzimy do kopalni. I zobaczmy, co tam odkryjemy. Tak, już jesteśmy bardzo blisko końca, coś czuję. Chociaż przypadki nawiedzenia w Forcie Jericho nie jest dużo, jak zauważyliście. Jeszcze nam zostały 4. Więc tak, w żyznych polach wszystko, w mrocznym lesie zostało 1, więc zostało razem 5. Więc może się zamkniemy w tych 30 odcinkach. Może. Ale pan dostojnie stoi, panie żołnierzu. That's what she said. Dobra. Jezu, jak głęboko. That's what she said. Jezu, co tak długo? That's what she said. Dobra, już. Koniec, koniec. W ogóle, jakim cudem... Nie wiem, ile jej mąż z nią tutaj jest. Ale jakim cudem on czuje tyle mocy, żeby... Aż tak ten... Aż tak panować nad własną duszą, własnym, nie wiem, spirytystycznym wcieleniem? To jest strasznie głęboko. Pierdziele. O, chyba już. Oh, fantastic. I think you can get down from here. Właśnie schodzimy. Everything all right? Let's just get this over with. Remind me not to make you angry. Ty! Kamień się jeden nie zniszczył, ale jaja! No takiego zwrotu kamieniowego się nie spodziewałem. Dobra, chodźmy dalej. Pennington ordered the barricades fast. I barely had time to bid Helen farewell. That must have been hard. A soldier is called to sacrifice. What is lurking here? Time to work, Banisher. Coś tu mamy! Już idę do ciebie. Klątwa New Eden, utrata poczucia czasu. Lucy Barrow! Proszę. Lucy Barrow napisane. Shall we? Tak, tak, wchodzimy. I to najpierw musimy się, widzę, pobić. Ja już widziałem te zwłoki. Co ty se kurde myślisz, że kim ty kurwa jesteś? Jesteś nikim w szkielecie. Boom! Co ja robię? Soldiers weren't spared. Those not taken by sickness or thirst died of despair. Which one took you? Despair. Most definitely. Okay. Co mamy tutaj? To jest dobre przejście? Chyba dobre. Kurde, zagmatwana ta kopalnia. Ale za to dużo zasobów przyda się na ulepszenia. Kolejne. Dużo futerka, zajebiście. To tylko dziurka niedokopana. Boże, już myślałem, że do rozwalenia. These tunnels go surprisingly deep. No i to bardzo, pa! Jak głęboko. No to do windy. Tam coś leży. What's over here? More tunnels blocked off. More death in the dark. Mm-hmm. An echo whispered to me.
Oh, ecco. I told Gray the tunnels were hellish hot. But Wilson says he can't do much about it. Keep feeding the furnace, says he, if you want your meager pay. That sounds nasty. You all right? Wouldn't fancy working here where the furnace is running. The work men did here was meant to make New Eden rich. A co my tu mamy? Kolejeczka. O kurde. I miedź. Ale tam widziałem jakąś laleczkę w Lulodo. Sobie ją wezmę. Na wszelki wielki, jakbym po drodze spotkał. Górnik. Jakbym po drodze spotkał. No wiecie co, no. To z tymi. Bez takiego czegoś. Tu mogę wejść, a tutaj. Dobra, futerko. Spoczko. Tu kolejne górnictwo. Kochanie, piszę do ciebie bezpośrednio, ponieważ twoja matka powiedziała mi, że jesteś smutna. Słysząc moje ostatnie wieści. Wszystko jest dobrze, jesteśmy zamknięci. Dla naszego bezpieczeństwa, aby choroba nie mogła się już rozprzestrzeniać. Mamy tutaj pielęgniarki, które z nami się opiekują, a ludzie milicji przynoszą nam jedzenie, wodę i inne zapasy. Niedługo wszystko się skończy, wrócę do domu, pójdziemy łowić ryby nad rzekę i bawić się nad lejem. Nauczę cię strzelać, to będzie nasz mały sekret. Pomagaj mamie w domu i na targu, opiekuj się bratem, módl się, bądź silna, do zobaczenia wkrótce. Mój ojciec bardzo cię kocha. No to chyba się coś tam nie udało, co? No ale ja nie mam trzech, ja mam dwa. Coś ominąłem? Czemu to się tak świeci wszystko? Kurde, wydaje się, jakby tu gdzieś przejście było. Miners abandoned their work when sickness hit. They worked till they could work no more. Kurde, no i co teraz? Tam nie mogę. Tu i tak nie przejdę, bo tu jest zablokowane. Jakby też było coś zablokowane. Tutaj jest ta winda. No kurde, nie chciałbym tego omijać. To jest właśnie zablokowane. Nie mogę tu przejść, nie zrobię tego. No cóż, chyba muszę się z tym pogodzić niestety. Iść dalej i nie przedłużać. Chociaż jeszcze coś sprawdzę. Nie no, to nie mam żadnego przejścia. Nie? Nie mam nigdzie przejścia, no nie mam. Nic nie zrobię. No dobra, to idziemy dalej. Wzywajmy windę. No i zablokowane. There's a strong spectral presence down there. A lot of us died down here. Wow. Ale krzyczy. What the hell was that?
To jest kurwa. Uh-oh. Górnicy! Dobra, to jednak może coś znajdę. Watch your step. O kurde. Górnicy, wściekli górnicy. This isn't over yet. Kurde, jaki górnik mocny. I'm right here, you know. O, ale kurde fragmentów. Nice of you to join us, Sebastian. Care to explain what the hell we just heard? I can't. What now? Zablokowane. Podstawy ilości prochu. Tak jest. Enough powder to kill us all. Enough powder to kill you, you mean? Aye. To można się wrócić. To lepiej tu wybuchu nie odpalajmy. Ale jeszcze się wróćmy. I pójdźmy na górę. I odbierzmy sprzęta. Zobaczmy, co tam będzie. Tylko oby nie teraz nowy muszkiet, nie? Bo będę miał dylemat. A już nawet nie pamiętam, co ten mój nowy robi. Znaczy ten mój ulepszony. Jaki on ma buffa. You are not released, but exiled. Co tam mamy? Nie, chyba jednak tylko z tych przeklętych skrzyń dostaję. Gdanie zużyła 150 punktów jednego, zadając obrażenia zwiększone o 100%. O kurde. Większa duchowość, ale nie, no słabo. A to co mi daje? W przypadku zranionych wrogów. Właśnie, zranionych wrogowie. To jest bardzo dobre. Mój secik już jest prawie tak wymaksowany dobrze, że już mogę z koszmarem się napierdzielać nawet na gołe pięści, nie? Dobra, idziemy dalej. Chociaż i tak nie odczuwam jakiegoś mocnego progresu w levelowaniu, no ale to zawsze coś, no. I tak jest lepiej niż w wampirze, nie? Had to keep them from infecting the rest. Charming. Can't blame a man for wanting to make it home alive. Co my tu mamy? We play games as we wait to die. No szkoda ich trochę, no. Nawet nie trochę, nawet bardzo. If you need a rest, this place is as good as. Ulala! Vous. No przydałoby się. O! Brzuchoboruch? Czy dobrze przeczytałem? Brobrzuch. Obrażenia karabinem w tył są zwiększone o 100%. Zranieni wrogowie lepsze. Zapalmy. Chociaż dajmy sobie na piąty poziom. Te, które nie mamy, nie? A jak już nie znajdę żadnych więcej przedmiotów, to po prostu te sobie wymaksuję następnym tym. Co ewolucja? A, bo ja mam ten już. Sparowanie.
Obrażenia trafień w słaby punkt karabinu są zwiększone, ale obrażenia przy trafieniu w korpus karabinu są zmniejszone. Nie. Parowanie. No i to by było na tyle, już nie mam na co wydawać. We all did it this. O. Ekwipunek. Ulepszenie. Ten amulecik. Mamy jeden okruch otchłani. Mi pasuje. Jak nie znajdę już lepszej zbroi od tej, to... Bo jeszcze pewnie będzie jeden boss fight, więc może jakaś fajna zbroja mi wyleci. Więc na to właśnie czekam, dlatego jej tej nie ulepszam jeszcze, nie? Odbiór wejść, ludzie wychodzą. Pruszniku Pris, rozczarujesz mnie, żołnierze. Ludzie na zewnątrz czekają na twoje słowa pocieszenia odnośnie od sytuacji w kopalni. Nie mogłem ich przeczytać twojego ostatniego raportu. Mimo w obliczu ogromnego kryzysu, każdy musi odegrać swoją rolę w zapobieganiu i rozprzestrzenianiu się choroby. Jeśli ludzie nie chcą nam pomagać, to musisz ich do tego przekonać. To oznaka prawdziwego przywódcy. Kiedy ten list dotrze do ciebie, zamuruje kopalnię, kwarantanna, trzyma się i ty też, synu. Pamiętaj o swoim szkoleniu, kiedy to się skończy. Nie mogę się doczekać. Powitania ciebie i wszystkich tych, których uratowałeś, aby wynagrodzić się za twoją odwagę. Jeśli jesteś drogi Sebastianie, bądź odważny, bądź silny, nie poddawaj się Saul. Why would Pennington cut off the food? He decided we weren't worth saving. Damn him to hell for it. No nieładnie, nieładnie. Reason enough for a spectre to rage. Press on. Living quarters are ahead. If you insist. They never learn, do they? No widać nie. O kurde, ale poleciałem nie tak jak miałem polecieć. Shift your balance. Ale piękne combo weszło. Piękne combo. Co my tu mamy? Duży obszar. Kwiatki. This miner was shot. Was there a mutiny? There was. Failed. Why did you not mention this before? My heartfelt apologies. I suppose the memory was just too painful. Zastrzeleni. What is that? This is no ordinary specter. What the fuck is that? Jakie wielkie łańcuchy. More importantly, how do we break them? I see a weak link. Red, I see a weakness. Let me show you. Okay. Whatever's down here, they're not like that. Aż płaczą. Nie, weszła w nią. Weszła w górnika. I wyszła. Stuffed up.
Ale cię zablokowałem. I can help. Red, look at this. Mila. Ghostly voices stay in this place. What's that mark mean? I've seen it in books. Necromancia. Corpse raising, spirit control, that kind of thing. Have you heard of a ghost able to raise the dead and control them? I thought they were myths. Perhaps I was wrong. But we do our work. Come on, let's break these chains. Mogę to podnieść, dziękuję. Kolejny łańcuch jest tam. Mamy kolejne echo chyba. They told us to stay put for a few days and we listened. When days turned to weeks, we made do. Now food's running low and they've bolted the doors. We must act now, before it's too late. No i co wam to dało? Nic wam to nie dało. Ale rzeczy. Skrzyneczka. Cztery łańcuchy do zerwania, znaczy jeszcze trzy. Tutaj epidemia. Zeszłej nocy musiałem amputować ramię górnika. Amputować ramię górnika został postrzelony podczas ataku i na punkt kontrolny jego życie zagrażało bezpieczeństwo, ale tracił zbyt dużo krwi i Sara i ja nie mogliśmy zatamować krwawienia. Żadna z nas nie była przeszkolona w zakresie amputacji, ale ja byłam starsza, więc padło na mnie. Od go spił zżytającej na kości tego biedaka, gdy krzyczał. Jakby sam diabeł go smażył. Będzie odbijać się echem w mojej duszy. Do końca mojego życia było tam dużo krwi. Sara odwróciła się i zwymiotowała na podłogę, ale nie mogłam przestać. Byłam już w połowie kości. Ojej! I piłowałem dalej, aż skończyłam. Myślałem, że to go uratuje, ale zachorował, umarł. Miał na imię Gerard. Albo Gerald? Może Jarrod? Teraz to nieważne. Od tamtej pory ja i Sara się nie widzieliśmy. Boli mnie brzuch. Mam nadzieję, że to z powodu wysiłku, a nie czegoś gorszego. Krwawiona piła. Red, come see this. Co? No przecież już tu... A. Ty, ale jak ja mam? Przecież tak to nie podziała. A, ja mogę nawet redem strzelać, dobra. Dobrze wiedzieć. Kurwo ty. Nie straszy się mnie, ja tu jestem od straszenia. I'm right here, you know. Don't fret. We're coming for you. This creature, I don't think you're ready to face it. Turn back. Why? I don't know. I thought maybe it should be. See you, whatever is down there. Dobra, ale co ja mam teraz zrobić? Trochę jestem w patowej sytuacji. Jak ja mam wejść tutaj? To jest bardziej ciekawe. A, już widzę. A po co ja mam to ciągnąć tutaj? Trochę nie rozumiem. Może potem zrozumiem. Szybko owinąć całą szmatę, okej.
spectral stains block the mechanism. Aha, dobra, muszę tutaj. Ojeja. Ojeja, jeja. A to w ogóle jakoś podziała, że ja jakoś zmienię kąt? Może mogę zmienić kąt? Chciałbym, żeby to pojechało tu. Może tu jest przerwane. W ogóle to dojedzie tu? Pennington thought everything was fine. Really? He lied. He manipulated them all. He must face justice. We want proof. What more do you need? The captain must pay. Mówisz? A czemu to tylko to zmienia? A to jak mam zmienić? Dobra, może najpierw tutaj, pójdę do góry. Kapitan musi zapłacić. No i znowu wychodzi na to, że będę musiał wydać wyrok. Na to wychodzi. I feel something close. Otwarłem, otworzyłem, otworzyło się. Nie wiem. Otworzyło się. Tutaj mamy kolejny. A tu też można wejść. Chyba chcę tu wejść. Coś mamy. Dobra, to przekręćmy sobie. Sprawdźmy, co mamy tutaj. Gdzie ja kurwa jestem? Mogę sobie linę założyć. Walkie-dokie. A co jest w tamtą stronę? Winda, to na pewno. Voices from the dead ripple here. Lay down your weapon, Prospector, and stand away. I'll not say it twice. Hear me. I'm not your fool. Obey the order. Put the pickaxe down. Your uniform won't protect your son. Dobra, ja muszę się jeszcze wrócić do tyłu. He'll bury us all. Już widać, że szaleli. He'll bury us all. He, meaning Pennington, right? Who else? Dobra, bo to jest droga fabularna. Ja chcę jeszcze ten wagonik zaciągnąć. No proszę, ja wagonik mogę nawet tu sobie zaciągnąć. Zastanawiam się, po co? Mm-hmm.
Dobra. Wagonik. The chain goes that way. Could you reach it by those carts? Wiem, o co ci chodzi, Kobito. Zaraz to zrobimy. Ale najpierw pójdziemy tutaj. Sprawdzić, co jest tutaj na górze. Aha. A to kurwa warto było. W chuj nie warto było, nie? O Boże, to już mogłem opuścić na dół ten... Teraz wchodzić na górę, o jest. To by trochę utrudniłem. Ale dobra. Zaraz się wszystko zrobi, spokojnie. Pyk. Cyk i myk. Myślałem, że już się nie zmieściłem. O Boże, nie zejdę tu naprawdę. Muszę po linie, bo nie ma tego. Tak, by się zabił. Się zabił, bo jest metr więcej do zejścia. Dobra, mamy to. Hopsa sasa. No, klikaj. Wolę tak pchać. Jeszcze ktoś mnie walnie w łeb, jak będę szedł tyłem. Nie będzie przyjemnie. Idziemy, idziemy, idziemy. O Boże! Spokojnie. Co się... O Boże, most się zawalił. Aż taki ciężki jestem? Ja pierdziele. Niegrzeczny duch. Is this place? It's nothing. It's only the people were angry, and for good reason. Rebel camp. Mm-hmm. We change the guard when they bring the food. The old ones scarper while the new ones are still busy with the victuals. While they have their hands full, we take them. Rebelianci, co? Bunt. Się nie dziwię, że się buntowali. No dobra, ogółu kolonii Pris nas tu zamknął. Po południe spędziliśmy organizując racje żywnościowe, biorąc pod uwagę największe potrzeby, kto ma największe szanse na przeżycie. Naliczyliśmy 36 pacjentów, 7 żołnierzy, 3 pielęgniarki. Jestem prawie pewien, że mogę pożegnać się z awansem, jeśli się w to nie zaangażuję, więc oto jestem. Już tęsknię za słońcem, 8 czerwca. Pris trzymał umierających z dala od reszty i zabronił nam ich sprawdzać. Słyszeliśmy ich głęboko w kopalniach. Teraz jest tam cicho. Od jakiegoś czasu milczą. Trudno jest radzić sobie z ogólną
ponurością, ale Bóg jest z nami i mamy dość jedzenia, aby starczyło nam do końca świata. Jeszcze jeden dzień. Jeszcze jeden dzień dłużej. Przetrwamy to, przynajmniej ci z nas, którzy nie są chorzy. Przez większość tygodnia pilnuję wejścia, doszło do walki. Chory górnik wyłamał zęby siostrze Jolly. Dwóch milicjantów zabiło go na miejscu. Nastroje się pogarszają. Ci górnicy, którzy wciąż są zdolni do pracy, porzucili swoje narzędzia. Może i piece nie są używane i są zimne, ale za to ludzie są wręcz gotują, kradną, a my ich karzemy. Pris opiekuje się nami, przydzielając nam lwią część racji żywnościowych, abyśmy lepiej wykonywali naszą pracę. Mierający głodni ludzie robią desperackie rzeczy, na pewno po nas przyjdą. 22. Przyszli. Tak jak pisałem, to były jatki. 9 mężczyzn wysłanych do izolacji. Jolly zaczęła kaszleć, więc Pris też wysłał ją na kwarantannę. Nie opuszczamy już barykady przy wejściu. Pris spędza niezliczne godziny zagrobiony nad swoimi raportami, pisząc je i przepisując. Nie czuję się najlepiej. Czuję, że moja skóra jest gorąca, moje płuca płoną, moja krew jest ciężka. Modlę się o to, żeby to był tylko kurz i ciemność. Chciałbym jeszcze raz zobaczyć słońce, zanim umrę. Masakra. Nadejdzie ten dzień. Szypaskin, wróć za 2 dni. No więcej tu nic nie ma. Tak wysoko to ja nie wyceluję. Aha, mogę się wrócić. O, a co to? Lina? Nie zauważyłem jej. Jeszcze mi się nie chce po to schodzić. Zbiór ręcznie naskicowanych map pokazujących obecność milicji w kopalni. A tu? Odręcznie rysowany plan punktu kontrolnego milicji z napisanymi planami sabotażu. Ulala. Sabotage plans? Just how bad was the revolt? Not as bad as Pennington burying us all alive. That's no answer. Potrzebny sprzęt medyczny, musimy do ciebie używać tylko gdy są konieczne. What's this? A black market shopping list? Can't be. We had few rations. Many starved. Kapitanie Pięknowo, wkrótce osiągniemy krytyczny punkt tej katastrofy, idąc za pańską radą. Wydrożyłem najsurowsze środki przeciwko chorobie. Ponieśliśmy porażkę, kapitanie. Uważam, że ta choroba nie ma naturalnego źródła. Nawet przy całkowitej izolacji pojawiają się nowe przypadki. Ostatni z moich ludzi nie wytrzymają już dłużej. Brakuje nam jedzenia, wody, świec, oleju. Wkrótce będziemy błądzić tutaj na kolanach, przeczesując ciemności w poczekiwaniu okruchów. Schowałem trochę sucharów i wodę. Za 2 dni obmyję się i wymknę z części mieszkalnej do zamkniętego wejścia. Zapukam w barykady. 2 uderzenia, potem 3, potem 2. Proszę tam być, kapitanie. Błagam, Pris. Right, Sebastian, fess up. What's going on? What matters is that Pennington must pay. There is nothing else. Jesus. Co ukrywasz? Sebastian Pris. In the mine you were to tend to the sick. Instead you afflicted them. Dokładnie. What? No. This is a heinous lie. I gave my life for them. You turned into a tyrant until revolt emerged among the exhausted survivors. They must have gone mad down in the dark. Their rage found a target in me, the captain's man. I died innocent. I died a hero. You lied to yourself, to your men, to us. You lied to your wife. Why did you really come back? I didn't. I never did that. It's not me. It's all a lie. I love Helen with all my heart. No co za zemsty? You must make Pennington pay for his crimes.
You'll not get away with this, Sebastian. Come back here, you coward! I don't think he's coming back. No nie wróci teraz. Pójdzie się poskarżyć swojej żoneczce. A czekaj. We go deeper. Dobra, we go deeper, ale tu jeszcze coś mieliśmy. A nie, tu w sumie nic nie zrobimy. Dobra, nieważne. Never mind. Go deeper, no to go deeper. Niech zgadnę, walka. A nie. Przechodzimy tutaj. Znajdź istotę ukrywającą się w kompalni. To Helen. Is this why the creature is angry? That would be. Perhaps. Sebastian wants Pennington to be punished at all costs, and I'm not sure why. No, mam nadzieję, że się dowiemy. Shall we? O co tutaj chodzi? Ja pierdzielę, kolejne łańcuchy. Ja pierdzielę, jak te jęki. Kopalnia jest przerażająca. Nie wiem, jakimś będę mistrzem górników zaraz walczył. Helen was right. This was an atrocity. But she blamed the wrong man. Winiła kapitana, a tak naprawdę się okazał, że jej małżonek tutaj najwięcej, czy tam mąż najwięcej tutaj na psuł wszystkiego. Piszę te słowa dla każdego, kto to przeczyta, ponieważ ktoś musi wyjawić prawdę, co wydarzyło się tutaj w Fort Jericho w Nowej Anglii. Układłem pióro, kałamasz, się Hazel Obszar, urodziłem się w Anglii, moi rodzice byli właściwie, miałem trzech braci, przybyłem do New England wiosną, choroba najpierw dotknęła górników, pracując porucznik zablokował wyjścia z kopalni na rozkaz kapitana Penningtona. Idzie? Rzekomo w celu zapobieżenia choroba, a potem zamknął się z nimi, aby się nami opiekować, tak przynajmniej twierdził. Nie troszczył się o chorych, troszczy się tylko o zdobycie medalu, który na niego czeka. Widziałem prawdziwego Sebastiana Plisa i jest to okrutny człowiek. Ten dzielny bohater zakopał ludzi żywcem pod ziemią. Niewielu ośmiela się mówić o jego zbrodniach. Jeśli kiedykolwiek się stąd wydostanę, zrobię to, wygłoszę prawdę jako pierwsza i jedyna. Jestem zmarznięta i głodna. Wierzę, że umrę tutaj, zapomniana przez świat. Ale oto mój głos zapisany na papierze, aby pewnego dnia prawda wyszła na jaw. Sebastian Priest może smażyć się w piekle za to, co zrobił. Widzicie, kapitan tylko odizolował chorych. A Priest szedł tu, zamknął się razem z nimi, żeby dostać kolejny awans. Chciał dostać kolejny awans i po kolei się pozbywał chorych na swój własny sposób niehumanitarny. Co za skurwibąk. Pałka przeznaczenia. Muszę się tam dostać. Call on me. Mogę znieść niżej, ale nie chcę jeszcze. Jeszcze nie chcę. Chcę iść po pałkę przeznaczenia. A lot of men were locked in here. Left to the pit, only restrained by the fear of falling.
I know. Mamy to. Więcej mocy. Znaczy więcej energii, no. Dobra, tu załatwione wszystko. A to co na dole mamy? Tu zejście. Aha, już widzę. Like falling off a log after being startled by a wisp in Akershus. The sight of them makes me wonder if their resistance was even worth it. Standing amidst their bodies with nothing but silence for your answer. Boże, te krzyki. What do you think? Nie mogę, to jakoś, jak zaczynają krzyczeć, jakoś mi... Coś mi, kurde, rezonuje. Ten. Głowa. To nawet boli trochę. Widzę, że na dole będzie palenisko. Tam jeszcze do zebrania wiedźmińska ta. To sobie bym zebrał. Właśnie, może do wiedźmy pójdziemy potem. Znaczy do poszukiwaczki już bardziej, nie wiedźmy. Wiedźma niestety umarła. Kurde, kopalnia cały odcinek mi zajmie. A jeszcze Bosika nie zauważyłem. Ale coś czuję, że już jesteśmy bardzo blisko Bosika. Tylko wiecie, nie mogę też dać wyroku jej, jego... Jego ten... Jego żonie, bo żona pewnie nie wiedziała. No właśnie się zastanawiam, jaki tu będzie wybór. Jaki będę miał wybór do podjęcia. That body. Które? Oho. These must be Sebastian's remains. Aha. Okej. Okay. Curious. Priest said he was the last to die. Said he shot himself when hope ran out. But someone stove this fella's head in with a pike. Chyba by miało być tym. Nie. This was no romantic suicide. No. Kilofem. Plus, there's no ghost tie. Look. Znowu ten symbol. The mark from before. No ghost tie. So why did he not pale and become a specter like the rest? Sebastian told Helen a story. His prominent chest wound was part of it. But it's a fiction. He spun her a lie. I'm starting to doubt the lieutenant's ghost. I think it's an effigy of Sebastian, sent to get close to Helen. Maybe even to Pennington. Not a specter. Something more elaborate. But what? No ja tego nie wiem, wy tu jesteście pogrącami. Ja się nie znam na tym. Sebastian is a doll. Stuffed with stolen memory. Made by whatever lurks down here. Leeching Helen's essence. Czyli to nie jest prawdziwy Sebastian, to jest marionetka.
Poprzez swego Helen została zmanipulowana przez potężną istotę. To istota go tutaj stworzyła, ta co tam mieszka na samym dole. Jezus! Głowa mnie rezonuje! O kurwa. Second here. Lost in the dark. And one by one they died. We'll soon be out. Together. Aye. I suppose. Dobra, weźmy sobie przy ten. Kurde, to te Fort Jericho to będzie szybkie strasznie. Jedna ta... Już? Jedyna misja w kopalni i koniec? No dobra, no to jedziemy, no. Niżej, tak? Najniżej jak się już da. O kurwa, jakie to wolne. I know the stink has long since gone, but I swear I smell it anyway. No niestety trzeba wytrzymać ten swąd. Nic na to nie poradzimy. O kurde. Ktoś powiedział, oszczędzaj świeczki. No, chyba nie tu. Gdzie to prowadzi? Oj, 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 oj. Getting close. No co ty nie powiesz? Ja już jestem zesrany. Silence and the campfire. Just what Dr. Duarte needed. I feel an echo ringing. Like a hum. Tu jest echo. They left me here to rot. They'll not have me. Jest palenisko, palenisko. Co to się tam przesuwa? A, dobra. Tu jest jedno. Drugie jest. O, nawet nie wiem gdzie. Jedno jest na pewno tu. Nie. Ja jeszcze nie jestem gotowy. Dobra, tu jest drugie. Jest drugi, ale gdzie jest trzecie? Musi być gdzieś na dole. These chains, an echo, I think. No ty, nie widzę trzy. O, jest. Dobra. Dobry timing trzeba zrobić. Tutaj będę widział. O Boże, nie miałem przeładowanej. Sharpshooter.
Udało się. Już nie będę przerywał odcinka, lecimy do końca. O, kolejna skrzynka. Dobra. Kuźwa, te pieprzone łańcuchy się wyrywają się. Co to? Zamknięte. There's a lock. We're gonna need a key. Powiem tak. No klucza tu nie znalazłem. To jest zamknięte. Jak mam klucz wziąć? Ty no. I co mam teraz zrobić? No przecież jakby... A, tu coś jeszcze jest. Nie zauważyłem. No ale tu... nic nie ma. Ma jakiegoś klucza. Gdzie ja mógłbym klucz znaleźć niby? Na górze? Leżał jakiś klucz? No nie, to była tylko skrzynka. Ja pierdzielę te łańcuchy. No bo jestem jakiś ślepy, nie? Nie no, musi coś tu być. Rozejrzyj się dobrze. Klucz. Jest tylko jedno przejście. Jest tylko tutaj przejście. Ale tu nic więcej nie ma. Tu jest tylko pieprzona skrzynka. Okej, dziwne. Odkryj echo z łańcuchów. Nie przeczytałem. I sense the vivid echo of a ghost's memory. Jest Pennington. What? What are you? Jego żona? No. No. Też była chora? O kurczaki. Whatever skulks down here, Pennington's presence gives it life. Another ghost rallying the wrath of lesser specters to its cause. This is about the agony of Deborah Comenius. Aye, and the guilt of the people of New Eden. Czy to nie, no to... Czy to znowu Debra? Tylko pod inną postacią. O kurwa. Ciemno! Bardzo ciemno. O Jezus!
you see it? Not yet. A ja cię nie widzę. Nie? Wow. And the captain will taste his own medicine. You're Deborah, right? Pennington had you arrested and clapped you in chains. A broken pot, locked away, forgotten. Down in the dark, lift the heavy chains from her, free me! Do. Will you talk with us? Chyba nie. Ja już dużo łańcuchów rozerwałem, ona się może uwolnić. Co ja mam strzelać? Here it comes. So close. What the fuck? Get this next time. The chains are coming undone. This is your chance. Call me Red. To tak działa. Her last strike weakened the chains. Free her! She must have a weakness. Overhead, the roof is crumbling. Damn it! The chains are coming undone. This is your chance. Uwolniona. Dobra. Ooooooo, kurwa! On te mi zabrała! O kurwa, ciemno. Ej, to jest ciekawszy bosik od tego szlamowego. Dobra, no przykro mi. Wiem, że dużo ludzi zrobiło ci źle i byłaś niewinna, no ale... Niestety. Nie, to było gdzieś z tej strony. Atea? Atea! Over here. Tak. Can I join in too? Oczywiście, że możesz, baby. I'm right here, you know. Leży. I can see the weaker. Kurwa. Udało się, udało się. Właśnie to robię, proszę pani.
No i jeszcze raz. Fuck. No ale ciekawa walka, ciekawa. Lead me to you. Free you once I've taken care of them. Ale mi słabe obrażenia dodajecie. Dobra, to ta. Słyszałem z tej strony. Tak. Thank you. Can I join in too? Poszedł. Jeszcze jeden. Call on me, Red. Jest. Leżeć! Nie, ta Debra to jest silna, nie? Widać, że naprawdę... O, fuck. Widać, że naprawdę... Przez to, że była niewinna, straciła... Została, znaczy, dużo mocy. All this must stop, and you must stop it. Dark decay and the maddest words of the worst of men. Whose words? Pennington's? The worst of men. Smutne. When the maddening silence becomes the darkest night, the faintest voice is welcome as the dawn. Debra. Czemu musi zagadkami gadać? Z tych wszystkich trzech nic nie rozumiem. Bossów. Właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym mówiłem. Trafienie za pomocą kolby... Następnego strzału. Pokonanie wroga wygnaniem uzupełnia pasek energii duchowej 100%. No? Wygnanie wroga wygnaniem. Kurde, no niby spoko, ale kij mi w oko, nie? Lifetime. Can we go now? I tak moje lepsze. Kajdany Debry.
Upuść kopalnię. Dobra, ale to co będzie dalej zobaczymy już w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Możliwe, że takim podsumowującym już tą główną fabułę, a potem do New Eden, ale my jeszcze będziemy robić te poboczniaki z nawiedzenia. Pa, pa.